Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Chciałbym Wam teraz pokazać, z jakich ustawień korzystam podczas druku 3D. Mam drukarkę EcuMaker, więc mam do niej również dedykowane oprogramowanie. Zwrócić chcę uwagę Waszą na to, że na parametry, jakie mam ustawione. Są to parametry, które drukuje się dość wolno. Prędkość druku to jest 30 tylko, jałowe 60 i początek warstwy 15, tej zewnętrznej, początkowej. Bardzo były przyspieszone te wartości, kiedy kupowałem tą drukarkę i załączałem ją jak gdyby od podstaw. Długo pracowałem nad tymi wartościami i ustawiłem je optymalnie. Tu bardzo często ląduje jedynka. Jest to wtedy bardzo dokładnie i widać to na elementach, które są drukowane na przykład na schodkach czy skosach. Tak jak mówiłem już we wcześniejszych filmach, skosy poniżej 45 stopni są już ciężkie do wydrukowania dla naszego sprzętu. Najczęściej pracujemy na drukarkach takich domowych i wiemy, że różnie to bywa z jakością wydruku. Co jeszcze? Zobaczcie sobie może od początku. Wysokość warstwy 0,1. Szerokość linii 0,4 wynika to z dyszy 0,4, jaką posiadamy w drukarce. Grubość ścian musi być wielokrotnością 0,4. Można dać 0,8 albo 0,1,2. Ja pracuję na 1,2. Grubość dołu i góry też 1,2. Ilość ścian 3. Jeśli tu zmienię na 0,8, to automatycznie ściany mi się robią same z automatu 2. Lub wielokrotność 0,4. Następnie szef. Szef robię sobie test. Szef to jest takie miejsce, w którym łączą się krawędzie drukowane, czyli po prostu przypuśćmy, że mamy prostokąt. Na tym prostokącie gdzieś trzeba zacząć drukowanie nowej warstwy i skończyć. I właśnie to, gdzie się zaczyna i kończy, nazywa się szef. Jest taki pogrubiony, można go łatwo zdrapać. U mnie nie wygląda to tak katastroficznie, więc po prostu ustawiłem sobie takie pozycje. Temperatura. Temperatura dla PLA, ja używam tylko PLA Fibrilogy, to 220 maksymalnie, natomiast mój termistor, chyba tak to się nazywa fachowo, oszukuje trochę i kiedy ustawię 210-205, wówczas dysza mi się zapycha, więc jest 227. Temperatura stołu, oczywiście może to być z PLA bez jakiejkolwiek temperatury. Ja daję 45, dlatego że tak już drukuję od dawien dawna i tak tego używam. Screeny, które porobię Wam z ustawień mojej drukarki, będą udostępnione pod filmem lub dla zainteresowanych wystarczy tylko napisać wiadomość i te screeny do Was dotrą. Co jeszcze? Mam też drukarkę Snapmakera. Snapmaker ma swoje również dedykowane oprogramowanie, nazywa się to Luban. Pobrałem ostatnio też Slicera Plus za darmo, ale jeszcze nad nim nie siedziałem, więc generalnie nie będę tutaj sadził bzdur. No po prostu nie wiem. Poczekaj, aż odpali się ten Snapmaker. Snapmaker, kiedy kupiłem tą drukarkę rok temu, on nie był tak... zakładki nie było porobione, że szybko, łatwo się drukowało, tylko był bardziej taki, żeby wszystko ustawiać. Natomiast dzisiaj sami zobaczcie, wchodząc do Snapmakera, on również jest trzymodułowy, czyli ma graver, laser, znaczy się również, tak? I CNC frezarkę, ale to wszystko działa, no sami wiecie, niskobudżetowo, to po prostu nic dobrego z tego nie ma. Zobaczcie,
Zobaczmy sobie jakiś plik, wczytajmy. Może na przykład będzie to... lampa. Zobaczmy, że on od razu pyta się o skalę. To jest tylko 125 sześcian, więc generalnie bardzo mały. No ale zobaczcie, tutaj mam wszystkie ustawienia. Mogę sobie wejść na custom. Wówczas custom i gdzie to było? I parametry. I teraz mam po prostu swoje parametry, którymi mogę się bawić, ustawiać warstwy, adhezję i tym podobne. Ale tak naprawdę tutaj było mnóstwo zakładek, które mogłem, że tak powiem, samemu sobie ustawiać. Tu teraz się rozwinęło to. No minus tego wszystkiego jest to, że to jest po angielsku. Ja strasznie ciężko mi językiem angielskim, niestety. Nie mam daru do nauki języków. Jest tego dużo do ustawienia, ale tak jak mówię, korzystają oni z szablonów. No i przetnijmy sobie ten element. Ten element jest bardzo ciekawy, pokażę jak on wygląda w moim dedykowanym stresserze. I troszkę się nad tym bawiłem, żeby... Może go otworzę już przy okazji, jak się otwiera ten. Długo się bawiłem, zanim udało mi się wydrukować ten element. Otóż zobaczcie, ten element również u mnie jest za duży. Muszę go zeskalować. Przypuśćmy, że to będzie 30%. Wiadomo, że to się drukuje małe rzeczy, żeby te rzeczy po prostu krótko się drukowały, żeby pokazać wam od razu, jak to będzie wyglądało. Tu zmienię na 0, bo to jest bardzo istotne. To jest właśnie to, co udało mi się znaleźć. O. No i teraz zobaczcie, Luban bez problemu, czyli ze Stampmakera, no albo z problemami, by się zawiesił, on tak się lubi zawieszać. Spróbujemy go uruchomić jeszcze raz. No niestety, te nakładki, one są po prostu w Stampmakerze. Ja uważam, że zmienia się wszystko na duży minus. I wszystko jest tak zautomatyzowane, że on sam dobiera sobie wszystkie parametry. Ja jednak wolę sobie poszperać, poszukać jakichś parametrów. Tą drukarkę, o której mówię, E-Cube, mam dopiero miesiąc. Minus jest taki, że przyjechała do mnie totalnie w takim stanie, że myślałem po prostu, że ktoś już ją oddał na gwarancji i brakowało śrubek i tak dalej. Natomiast zeskalujemy i może zmniejszymy od razu jeszcze na piętnaście, tak, i wygenerujmy G-kod. Idzie powoli, oby się nie zatrzymało na 30. Jest file. Nie wiem, co on chce teraz ode mnie. Spróbujemy jeszcze raz. No mówię, to oprogramowanie u mnie zaczyna się zawieszać i robić jakieś śmieszne w ogóle rzeczy. Może teraz. No, sami widzicie, niby tak drukarka kosztowała 3700, jest bardzo sztywna, ale
No i nie dość, że jest mała, to jeszcze na minus jest to, że jest bardzo droga jak na to, co sobą reprezentuje. Natomiast Maker, ja uważam, że jest to dobra drukarka, chińska, udana. Jestem bardzo zadowolony z jakości wydruków tego urządzenia. No to skoro nie ma tam, to zobaczmy sobie tu przy okazji. Wchodzę sobie na warstwy, cięcie najpierw. Znowu przełączymy się na SnapMaker. O, teraz proszę, poszedł. No i zobaczmy. Po cięciu w SnapMakerze ten cały klosz, ta obudowa, która jest cienkościenna, ona wygląda dobrze. Będzie drukowana z jednej warstwy. O to chodzi w tej lampce. Ona ma tutaj takie wejście na diody LED. I te diody LED się wpycha i wówczas taka lampka nocna, taka dająca półmrok. U mnie przy małym dziecku to bardzo dobrze się sprawdza. I teraz zobaczcie, jak ja ją sobie naruszę, tak, i zbliżę, to jest drukowana jedna warstwa i w środku jest wzmocnienie. To jest tutaj ważne, że on z automatu wie, co ma zrobić. Natomiast zamknę go, bo to tylko spowalnia system, nie będziemy tego zapisywać. Natomiast w Makerze miałem problem z wydrukowaniem tego elementu. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, robią mi się takie puste przestrzenie. W ogóle jeśli zejdę niżej, to widać, że on nie wydrukuje tej powłoki, tylko samo ożebrowanie. Długo z tym walczyłem, szukałem, znalazłem drukuj cienkie linie. Zaznaczyłem, pociąłem i zobaczcie, co wyszło. Niby coś się poprawiło, ale dalej nie było efektu takiego, na jaki bym liczył. I zacząłem szukać dalej. Szukałem poszerzenia linii i nadpisu. I w końcu, po paru nastu minutach, udało mi się znaleźć. Widzicie, są cienkie linie, tak? Ale jak zbliżę, to zobaczcie, że są przerwy, są niedociągnięcia. Wiadomo, jak ja bym wypuścił na wydruku, to wydruk zniszczony, bo to jest nie do przejścia. I nagle znalazłem właśnie poziome poszerzenie. I zobaczcie, kiedy wpiszę 0,4, tu z automatu również jest 0,4 i przetnę to, wówczas cały wydruk jak gdyby dostaje nowe życie, wszystko się zgadza, można ładnie wydrukować i wydrukowałem tą lampkę. W formie bardzo małej, taką na komórkę, żeby świeciło do środka, zobaczyć chciałem jak to, bo mam już księżyc wydrukowany i on się bardzo sprawdza, więc nie chciałem powielać lampki. No i zobaczcie. Jak widać, dwie linie, obramowanie, wszystko się zgadza. Czyli wszystko jest w porządku. Popatrzcie na swoje software'y do drukarek, czy macie na przykład dedykowane, czy macie też na przykład Kurę albo jakiś inny znany slicer. Podzielcie się w komentarzach ze swoimi doznaniami, ze swoimi slicerami, jakie ustawiać w ogóle, bo jest to jak gdyby taki kanał dla ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją zabawę z drukiem 3D. I to, co dla nas jest oczywiste, dla wielu z Państwa, no i też również może i dla mnie, bo ja cały czas się uczę, każdy z nas cały czas się uczy. To nie jest tak, że każdy już umie wszystko od podstaw i wiadomo, podstawy są najważniejsze, ale nie zawsze wychodzi to, co chcemy, więc trzeba to zmieniać, tak? Przypuśćmy, że dam tutaj jedynkę.
i to potnę. Wiadomo, że ta ściana nie może być też za duża, za gruba, dlatego że jak będzie za gruba, to nie będzie przepuszczała światła. I wówczas, aha, a propos światła, no nie obrócę teraz jeszcze, nie, obrócę. Tutaj jest wejście właśnie na te diody, na ten pasek z diodami, tak? O, teraz widać to dokładnie. I pod spodem, gdzieś pod którąś krawędzią jest wyciągnięcie na przewód, na kabel zasilający do gniazdka. No i taka to właśnie wychodzi. Zobaczcie, 14 godzin przedmiot, który ma 61 mm, 85 mm wysokości. Więc to jest po prostu no, mistrzostwo świata. Wiem, że drukują się tak, no mam też 0,1 warstwy, ale no, no bez przesady. Zobaczcie, ile teraz porobiło się linii tutaj i ten obszar będzie bardzo dobrze wydrukowany, no ale nie będzie dawał tyle światła. Domyślnie zostawiam 0, dlatego że niezbyt często drukuję przedmioty, które są cienkościenne. To tyle, jeśli chciałem powiedzieć na temat tego, jak ja mam ustawione parametry w mojej drukarce. Oczywiście porobię Wam print screeny, dołączę do, może nawet teraz to zrobię, dołączę do filmu. Tu jest jeden, zjadę niżej. Będzie drugi. I trzeci. Więc ja powoli żegnam się z Wami. Tu tylko wystawię jeszcze te swoje zdjęcia. Widać, można sobie skopiować, oczywiście nie ma problemu. Napiszcie może w komentarzu, jeśli ktoś ma inną drukarkę, a ściągnął sobie ten program i pracuje w tym programie, jak to razem współpracuje ze sobą. Tutaj kolejne ustawienie, jak to dalej współpracuje ze sobą, jakich programów wy używacie, jak one pracują, jak slajsują, czy są dobre w jakości. Bardzo proszę o komentarze w tej właśnie, pod tym właśnie filmem. Zapraszam również kolegów, nauczycieli z grupy Banach do obserwowania i może, ja wiem, że tam jest też dedykowany slicer do tej drukarki, ale myślę, że wszystko tutaj wychodzi na to samo, tylko trzeba po prostu no, niestety poszperać w ustawieniach. I jeszcze jedna ważna rzecz, jeżeli mam gwint, tak? Na gwincie mogę w Fusionie przenieść płaszczyzny i zrobić tam delikatny luz, żeby ten gwint chodził, bo gwint idealnie jest pasowany, czyli na przykład M10 i nakrętka M10 nie wchodzą na siebie, bo muszą mieć luz, nie ma takiej opcji. Natomiast właśnie za pomocą tych parametrów, gdzie właśnie daję sobie na powiększenie, mogę również używać minusa, czyli na przykład minus 0,1, to się podstawi. Zobaczmy na tym przykładzie, co się stanie. Natomiast to minus 0,1 jest przesadzone oczywiście luzem, ale jest on zrobiony na potrzeby tego filmu. Zobaczmy, co się stanie. Ogólnie wprowadza to luz,
i bez reakcji w Fusionie mogę sobie tutaj wprowadzić ten luz. Zobaczcie, tutaj tu już w ogóle no nic się nie drukuje, tak? Tylko żebrowanie, które i tak wisi gdzieś w powietrzu, także tak to będzie wyglądało na wydruku, czyli totalnie w ogóle niezadowalające. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu i bardzo proszę o łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Będę umieszczał tutaj filmy, które dla ludzi, które chciałyby nabyć podstawowe i takie praktyczną wiedzę na temat druku 3D, nie będą musiały się denerwować, nie będą musiały szukać, że nie wychodzi, że to i tamto, tylko będą wiedziały, że jeśli ustawią jakiś parametr i coś się zmieni, to drukarka od tego się nie zepsuje, tego się nie bójmy. Nie bójmy się kombinować, bo drukarka jest naprawdę rzeczą, która się nie zepsuje od tego, że dacie tutaj 20 czy tak dalej. Po prostu będziecie widzieli efekty i można z nich wyciągać wnioski. Dzięki wielkie, pozdrawiam i do zobaczenia.